Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok i na pewno nieoczekiwany wynik w Zabrzu. Jagiellonia wywozi 3 punkty, wygrywa 2-1 w samej końcówce bramkę i zwycięstwo daje Jagiellonii Karol Struski, czyli młodzieżowiec strzałem z pola karnego w momencie, kiedy Górnik zaatakował. Trzeba powiedzieć, że ten mecz naprawdę atrakcyjnie się oglądało i bardzo, jeżeli oglądaliście wszystkie spotkania w ten weekend, ten mecz przypominał starcie Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin, czyli mecz, w którym to jedna drużyna atakuje, zwłaszcza w pierwszych 45 minutach, ale nie jest w stanie przekuć skuteczności w bramki, czyli zdobyć kilka goli i mieć realną przewagę, no bo Górnik naprawdę dobrze wyglądał. Piłkarze Jana Urbana kreowali sobie tych sytuacji pod bramką Alemerowicza sporo. Mogło być już spokojnie 2, nawet 3-0. Natomiast szwankowało wykończenie. Tylko jeden gol przyniósł piłkarzom gospodarzy Piotr Krawczyk, który, trzeba powiedzieć, nie grał najlepszych zawodów. Wiemy, że w Zabrzu już nie ma Jesusa Jimeneza, który trafił do Toronto w tej przerwie zimowej. I właśnie w jego miejsce gra teraz Piotr Krawczyk, który miał wyborną sytuację pod koniec pierwszej połowy do podwyższenia wyniku i strzelenia gola na 2-0. Zmarnował ją i fakty są takie, że w drugiej połowie Jagiellonia się otworzyła i zaczęła grać bardziej efektywniej. Trzeba powiedzieć też, że duże słowa uznania dla Piotra Nowaka, który objął klub z Białegostoku, bo wykonał aż on 3 rozszady wraz z rozpoczęciem drugiej połowy. Przedefiniował całkowicie skład. Jagiellonia zaczęła grać na trójkę obrońców, bardziej ofensywniej, no bo tak naprawdę nie było już czego bronić, bo drużyna przegrywała i zamiast się cofnąć właśnie zaatakowała. W 66 minucie doszło do wyrównania po naprawdę składnej akcji. Tam jeszcze chwilę była analizowana ta sytuacja, czy nie doszło do faulu. Suma summarum, bramka została uznana i wynik 1-1 i w końcówce, kiedy to Górnik przycisnął, kiedy zaatakował i kreował sobie naprawdę wiele tych sytuacji, wydaje mi się, że Łukasz Podolski musi być wściekły na swoich kolegów, czy na Dadoka, czy na Nowaka, który miał również kilka setek niewykorzystanych, czy na wspomnianego Krawczyka. Tak samo Darek Stalmach, czyli zmiennik, również miał kilka sytuacji, nie zmaterializowało się to, czyli piłkarze nie byli w stanie zdobyć bramki na 2-1 i wygrać. Strzały na bramkę Alamerowicza, który dzisiaj grał świetnie, to też trzeba powiedzieć, że naprawdę dobry ruch w wykonaniu Piotra Nowaka, który ściągnął ze sobą tego bramkarza, z którym przecież współpracował w Lechii Gdańsk. Ten bramkarz naprawdę grał dobrze. No i doliczony czas gry Jagiellonia niespodziewanie wygrywa, zdobywając bramkę na 2-1. Wspomniany zawodnik Jagiellonii, czyli Karol Struski. Bardzo cenne to zwycięstwo dla Jagiellonii, bardzo cenne 3 punkty. Jaga oddala się ze tej takiej niebezpiecznej strefy nad strefą spadkową. Natomiast Górnik Zabrze niespodziewanie przegrywał u siebie w meczu, w którym miał mieć wszystko pod kontrolą, no bo wygrywali, mogli podwyższyć to prowadzenie i spokojnie dojechać. Natomiast przegrywają. Niespodzianka na Śląsku w tym poniedziałkowym meczu, który zamknął nam 21. serię gier. Dzięki, kanał 365 Dni o Piłce. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania materiałów i do śledzenia innych moich podcastów. Pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia.